Dzień dobry. Widzieliście, jaki to film był. Ale ja jestem bardzo zadowolony z tego, że pomogłem dla biednych ludzi. A to chcę powiedzieć, ta nieznajoma ogółem, ty pokazałeś się ogółem, jesteś brzydka. Gruba i zachowuje się jak nie wiadomo co. I po prostu ja skasowałem numer do ciebie, żeby ty do mnie nie wydzwaniała, nie pokazywała się. Pokazałeś zdjęcie, jak wyglądasz. Wyglądasz tłusta, gruba, stara. No tak, no, mogę tak powiedzieć. I dobrze, usunąłem ten numer, ponieważ niepotrzebnie zadzwoniłaś. Usunąłem ten numer, co właśnie z Pato jeździłem, co właśnie ja gadałem, ale to było, ja powiem, ja ciebie na oczy nigdzie nie widziałem, bo ty bardzo daleko mieszkasz stąd. I po prostu jesteś nie w moim typie, bo jest dużo kobiet, których wydzwaniają. Jaja robią, a później po prostu jedna z drugą osobą są źli, martwią się. Po co ty wydzwaniasz? Już nie będziesz dzwoniła. Sobie znajdź kogo innego. Nie chcę, żebyś ty do mnie wydzwaniała. Ty ogółem za stara jesteś. To jest stara. Ty za stara jesteś. Starsza ty ode mnie jesteś. Przykwitnięta. Przykwitnięty kwiatek. No właśnie ten temat chciałem powiedzieć, bo chciałem to nagrać. No, znów właśnie ten, co był i nagrywał. Po co on nagrywa? Puszcza, nagrywa. Ktoś będzie na kimś się wybijał. Ja po prostu chcę stąd się ogółem wyprowadzić, mam dosyć. Ja bardzo jestem zadowolony, że ogółem Pato dobry miał pomysł i po prostu wykonaliśmy to zadanie. Ja jestem bardzo zadowolony, że komuś pomogliśmy te buty właśnie stąd jedne. Też chłopak był bardzo zadowolony. Przymierzył, mówił, pasuje i mówiłem, te ubrania kupiliśmy, a tą kurtkę to właśnie Pato zobaczył. To mówię, o Wojtek, no weź zobacz, ten to kupuj, a dzisiaj trochę taniej, bo to taniej wyszło. 20% taniej dzisiaj i po prostu usunąłem twój nieznajomy, bo ja ogółem nie wiem, jak ty masz nawet na imię, nawet nie przedstawiłaś się, ale jesteś ogółem brzydka, już. No i już, brzydka jesteś, stara brzydka.